Przyjaciele, ja chciałbym dzisiaj rozpocząć też taki kolejny jakby cykl, który mieści się cały czas w tym okresie, w którym mamy przeżywać coraz bardziej łaskę i doświadczać tego, co ona za sobą niesie, bo to jest nasza siła, to jest rękojmia naszej skuteczności. Rękojmia naszej skuteczności. I chciałbym troszkę w tym cyklu, który pociągnę sobie na razie, no niestety to jest tak, że będę przed sezonem tylko raz w miesiącu o tym mówił, ale kiedy zacznie się sezon, na to już niebawem, to troszkę to przyspieszymy, bo jeszcze będę co drugi tydzień robił nauczania w środy, takie poselstwa. Ale chciałbym w tym cyklu, żebyśmy przyjrzeli się... nie wiem, czy to szumi, czy to tamto szumi. Zaraz. Dobra, zamykam już to. Tak. Żebyśmy przyjrzeli się, jak wygląda perspektywa przeżywania Boga. Boga, który daje człowiekowi życiowy sukces. Jak wygląda perspektywa z punktu widzenia Żydów? Gdzie Jezus to Żyd, wszyscy autorzy Pisma Świętego to Żydzi. To, co jest tam opisane w Piśmie Świętym, to jest żydowski sposób myślenia. To jest żydowski punkt widzenia. W ogóle musimy zrozumieć, że Bóg ma żydowski punkt widzenia. Ktoś powie, skąd to wziąłeś? No powiem ci zaraz, skąd to wziąłem. W ogóle, żeby Mesjasza powołać, sprowadzić na ziemię, to Bóg najpierw powołał Izrael. On powołał państwo, naród. Dopiero z tego narodu wywiódł Mesjasza. Czyli najpierw powstała kultura. Zobaczcie, kultura powstaje. A dopiero potem z tej kultury powstaje Mesjasz. On się rodzi w tej kulturze. Bóg mógł powołać każdy inny naród. Mógł na przykład sprawić, że Jezus mógłby być Grekiem, Rzymianinem, a nie wiem, gdzieś tam jakimś Afrykańczykiem, gdzieś tam, wiecie. Ale nie, on robi coś innego. On tworzy nowy naród. Czyli jemu nie pasują te narody generalnie, które są. Narodów jest bardzo dużo już w tym czasie. Ale on mówi w pewnym sensie, ja muszę powołać punkt wyjścia mojego Mesjasza. Dlaczego? Dlatego, że Mesjasz, on musiał nieść w sobie bardzo konkretny światopogląd. Jezus miał bardzo konkretny światopogląd. On nie miał światopoglądu, który jest tak zwanym ogólnym. On miał żydowskie podejście. I tutaj nie chodzi o to, że Żydzi to jest ktoś lepszy czy gorszy. Nie, Żydzi są takimi samymi ludźmi jak my, bo jeżeli chodzi o zbawienie wieczne, to no nie ma Żyda ani Greka, jest napisane. Każdy potrzebuje spotkać się osobiście z Jezusem, czy ktoś jest Żydem, czy ktoś nie jest Żydem, ale nie chodzi tutaj o to. Chodzi o to, żeby zrozumieć lepiej Boga. Bo w twoim duchu mieszka duch Żyda. I teraz, jeżeli twój umysł nie będzie myślał po żydowsku, to on się nie porozumie dobrze z tym duchem. To jest bardzo ważne. Każda sprawa opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. My mamy dusze wychowane w innej kulturze, ale w nas zamieszkał, bo nas zbawił Żyd. Ze światopoglądem żydowskim. Ja nie mówię z wypaczonym dzisiejszym i tak dalej. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię o globalnym światopoglądzie żydowskim. Na przykład, jaki to jest globalny światopogląd żydowski? No na przykład, jak wiecie, wśród Żydów nie istniała demokracja. No, tam nie ma demokracji. Demokracja to jest pomysł grecki. Usiądźmy i sobie razem ustalmy, co zrobimy. No to do głowy żadnemu Żydowi by nie przyszło. Rozumiecie? Bo to jest monarchia. A więcej, ta monarchia nazywa się teokracja.
Czyli na czele naszego narodu, mówią Żydzi, tak jak ktoś powie, Brytyjczyk powie, na czele naszego kraju stoi królowa czy król, tak? A Żyd powie, na czele naszego kraju stoi Jahwe. To jest grube. Wiecie, że żaden naród tego nie powie, nawet muzułmanie tak nie mówią. Mimo, że tam religia muzułmańska jest religią państwową w wielu krajach. Ale tak nie mówią, a Żydzi tak mówią. Czyli co? Jeśli naszym królem jest Jahwe, tak? To teraz tak, jego prawa nas interesują, jego konstytucja, jego zasady, jego reguły. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak człowieka, który mieszka w naszym kraju, jest Polakiem, interesować musi nasza konstytucja, decyzje tych ludzi, którzy są przy władzy. My jesteśmy zobligowani do tego, bo jesteśmy Polakami. A Żydzi, oni w swojej w ogóle materii, oni są zobligowani do prawa Bożego. Czyli każde prawo Izraela winno być podporządkowane prawu Bożemu. I my musimy myśleć po żydowsku. Ale nie zajmiemy się myśleniem po żydowsku na zasadach nowoczesnych, dzisiejszych, bo na pewno tego nie zrobimy i tego w to nigdy nie będziemy szli. Nie staniemy się tak zwanym mesjańskim kościołem, bo my się nie bawimy w takie rzeczy. Ale musimy zrozumieć dokładnie mentalność Boga, jeżeli chodzi o sprawy sukcesu, tak? Bo wtedy będziemy odbierać prawidłowe wskazówki. Ja chcę trochę to zacząć dzisiaj i chciałbym, żebyście ze mną spojrzeli, nazwijmy to na dzień dobry, w 14 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Tam jest taki fragment, który sobie troszkę obejrzymy. W ogóle Żydzi to 200 populacji świata. 200 to są Żydzi. Jednak stanowią 10% najbogatszych ludzi na świecie. To jest jedyna taka sytuacja. To jest państwo wielkości województwa mazowieckiego. 200 ludzi na świecie to Żydzi. Jednak 10% najbogatszych ludzi na świecie to również Żydzi. I 10% największych biznesów na świecie należy do Żydów. To jest niesamowite w ogóle, niesamowita informacja. Dlaczego tak jest? Czemu Żydzi? To wiecie, że nie ma innego przełożenia na jakiś naród? Możemy mówić o państwie. Powiedzmy, Ameryka jest bogatym krajem. Tak to nazwiemy. Nazwijmy Ameryka. Ale to Ameryka to jest państwo, nie naród. Tutaj mówimy o Żydach. Nie mówimy o Izraelu, tylko o Żydach. 200 ludzi na świecie to Żydzi, a 10% największych biznesów na świecie, tak, należy do tych 200. Czujecie, co to w ogóle jest za historia? I teraz dlaczego oni tak mają? Powiem wam dlaczego. Bo oni wierzą w to, że w Torze jest spisane boskie prawo, jak osiągnąć sukces życiowy. Oni w to wierzą. Słowo Tora, którego my często używamy, to po hebrajsku Torach, czyli uczyć. Oni uważają, że Tora to jest księga, która ich naucza życia. Tam są spisane zasady życia. Oni w to wierzą. No i Holender, oni w to wierząc, tak, są najbogatszym narodem na świecie. W to wierząc w tą naukę. A więc, co jest dla nas informacją? Gdzie my odnajdziemy wskazówki do tego, aby osiągać sukces? My je odnajdziemy, tak, w spisanych słowach Boga. To wydaje się banalne, ale tam się tego możemy nauczyć. Ale nie nauczyć się, ja wam w ogóle pokażę, jak się wyciąga z Pisma Świętego
wnioski do praktycznego życia. I ten cykl będzie na tym polegał. Ja wam pokażę, jak to się przekłada. To właśnie to, że Żydzi zawdzięczają swój sukces, ponieważ to w niej jest spisany dokładny plan, jak odnieść kompletny sukces w życiu. Tam jest dokładny plan, dokładny plan. Dlatego też będziemy uczyć się od Żydów przez ten cykl, który poprowadzę. A jak odnaleźć w Piśmie Świętym plan odniesienia życiowego sukcesu? To będzie nasz temat. Taki żydowski cadyk, hasycki rabin Nachman, bardzo znana postać wśród Żydów, powiedział: cały świat jest jednym wąskim mostem i najważniejsze jest, aby nie bać się na niego wejść. To, jak my idziemy przez życie, to nie jest łatwa sprawa. Ludzie, którzy uważają, że przez życie się idzie łatwo, to znaczy, że oni wypierają w ogóle trudy tego życia. Oni wypierają. Im się wydaje, jest łatwo. Nie, jest trudno. A im bliżej przyjścia Jezusa, tym trudniej, bo żyjemy na przeklętym globie. Rozumiecie? Przeklętej ziemi, na przeklętym miejscu żyjemy. To miejsce jest przeznaczone pod spalenie. A więc nie żyjemy na przyjaznym gruncie. Ogólnie. Natomiast będąc w Chrystusie i rozumiejąc Jego prawa, my możemy bardzo łatwo przechodzić przez te trudne życie. Bardzo łatwo przechodzić. I to jest w ogóle zamysł Boży, żebyśmy my, którzy przyjęliśmy jako Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, łatwo przechodzili przez trudy życia. Te trudy nie będą znikać. One nie znikną. Chodzi o to, że Bóg dał ci plan tego wąskiego mostu. Tylko teraz trzeba odważyć się na niego wejść. Nie gdzie indziej próbować. Tylko dokładnie tym mostem przejść. Dokładnie tym mostem. Dlatego jest napisane, Duch Święty mówi wyraźnie. Właściciel firmy Google powiedział taką rzecz. Największym błędem jest poruszanie się w życiu zbyt wolno. To jest największy błąd, jaki można popełnić. I teraz ja wam będę też przytaczał informacje od ludzi, którzy odnieśli sukces. On powiedział, największym błędem jest poruszanie się zbyt wolno, a nie zbyt szybko. Nasza firma nigdy nie zaszłaby tak daleko, gdybyśmy za wszelką cenę starali się uniknąć popełniania błędów z lęku przed porażką. To jest wypowiedź właściciela Google. A wiecie, kiedy wypowiedział te słowa? Wypowiedział je wtedy, kiedy pewna kobieta, która pracowała w tej firmie, na dość wysokim stanowisku popełniła bardzo duży błąd. Błąd, który przyniósł firmie Google straty, duże straty. I ona była bezpośrednio zobowiązana przedstawić ten błąd właścicielowi, szefowi. I ona bardzo się bała, że on ją wyrzuci z pracy. Po prostu. I ona przyszła i to powiedziała. I on wypowiedział do niej te słowa. Popełniłaś błąd. Dlaczego? Bo idziesz do przodu. On jej nie uciął nic z pensji. On jej nie zabrał premii. Mimo, że Google stracił na tym dużo pieniędzy. Ale on, ten facet, to rozumiał, że tu chodzi o to, żeby się poruszać. A nie, żeby się zastanawiać, jakie są wielkie przeszkody i stać, licząc na to, że te przeszkody znikną. A wierzący ludzie, jak gdyby to mają we krwi chyba. Oni myślą, że im znikną przeszkody. I mówią, no mówisz o tej łasce. Ja mówię, no mówię o łasce. Ta łaska to jest objawienie tego wąskiego mostu. To nie jest informacja, że zniknie przeszkoda. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie zniknie. A jak ktoś do ciebie przyjdzie i ci powie, pomodlę się o ciebie, ci znikną przeszkody, rozumiesz, to w mordę go strzel. Normalnie strzel go w mordę po chrześcijańsku, pro ciebie, a jak to jest chrześcijanin, bo to pewnie chrześcijanin ci przyjdzie o modlitwie, ci wspomni, no nie?
I jeszcze będzie stał, to powiedz, a teraz nastraw drugi policzek według prawa. Cię strzelę z drugiej strony, to ci się odechce raz na zawsze. Głupotę siać, bo to jest chore. To jest zwiedzenie. Życie było trudne i będzie jeszcze trudniejsze. Bo mamy na to dowody z Pisma Świętego. Im bardziej do przyjścia Jezusa, tym trudniej. Ludzie gorsi, rozumiesz? Kataklizmów więcej, tylko Jezus mówi, nie przyjmujcie się. Dzisiaj ludzie srają w rondel, kurczę, człowiek ulutowany ze strachu. Wojna. Jezus powiedział, będą wojny. O co wam chodzi z tymi wojnami? Pomódlmy się, żeby nie było wojny. Jak ja patrzę, przychodzi papież, modlę się o pokój. Ja mówię, jaki pokój? A ja w ogóle wiem, że w ogóle nie będzie pokoju. Wiecie, o co chodzi? W XX wieku było tyle wojen na świecie, że nie było ich od początku powstania świata. Tylko w XX wieku. A teraz się tłuką wszyscy. I będą się tłuc jeszcze bardziej. Sąsiad z sąsiadem będzie się tłukł do krwi. Rozumiesz? W rodzinach się będą wybijać. Ojciec z matką, brat z siostrą, bo tak mówi Słowo Boże. Ale łaska będzie powodowała, że będziesz widział wąski most, którym możesz przejść. I nas to interesuje, ludzie. Musimy być cholernie pragmatyczni. Nie zajmujemy się tym, żeby nasze życie było życiem prowadzonym w sposób, inaczej, w miejscu, gdzie jest łatwo. Bo to jest mrzonka, głupota i prowadzi do paranoi. Bierzemy przykład z Żydów. Rozumiecie? Tam się nie narzeka. Tam ktoś do nich, kurczę, otworzy za szeroko buzię, tak? To ładują rakietę i walą mu w kraj. Nie, bardzo trudno, to jest cholera. Oni mają bardzo trudno. Przecież, proszę was, ja na szkołach wiary uczę tego, że jednym z głosów Boga do ludzkości jest życie Izraela. Śledźcie to. To jest tak jeden z głosów. To nie jest pierwszy, to jest jakiś tam w kolejności, ale to jest jeden z głosów. Ja śledzę, co robi Izrael, bo nie jestem arogantem. Ja widzę, co się dzieje. A od lat widzę bardzo ważną rzecz, że oni nigdy nie narzekają na to, że jest trudno. Oni mają torę. Oko za oko, ząb za ząb. Rakieta za rakietę. Oni się trzymają prawa, mimo że tam już jest większość ludzi, to są ateiści. Ale naród otrzymał prawo, które się jakby wtopiło w kulturę i oni żyją tym. Żyją. Czy chcą, czy nie chcą, wysysają to z mlekiem matki. Rozumiesz? A więc przeciętnemu Żydowi nie przyjdzie do głowy, żeby osiągnąć życiowy sukces, to po prostu pstryknij po prostu mnie w pupę, polecę do przodu jak piłeczka i trafię w cel. Żaden Żyd tak nie pomyśli. Żyd się rozejrzy i powie, aha, niezłe Kongo jest wszędzie, ale w ogóle dziękuję Ci, Panie Boże, że przejdę przez te Kongo. Tak myśli Żyd. Tak myślał Jezus, idąc na krzyż. Tak myśleli apostołowie. Dlatego przynieśli Ewangelię do nas, do Europy. Rozumiesz, o co chodzi? Gdyby myśleli inaczej, to w życiu by tu nie przyszli. W życiu by tu nie przyszli. Współczesne społeczeństwo gloryfikuje lęki. A większość z nich jest irracjonalna. Dzisiaj lęki są gloryfikowane. Dzisiaj ludzie otrzymali prawo, żeby się bać. Rozumiesz? Dzisiaj banie się jest normalne. W kulturę ludzkości lęk wszedł, rozumiecie, co chodzi? Jak nóż w masło. Dzisiaj nikt się nikomu nie dziwi, że się boi, drugi. Masz prawo się bać. No to jest, i to się uznazywa mądrością. A jak nie boisz się, to uważają, że masz korbę. To mówią, ty jesteś niebezpieczny. Ty nie znasz się na życiu. Ty się nie boisz. Ty jesteś jakiś dziwny. Co ty bierzesz? Rozumiesz? Ale to nie jest myślenie żydowskie. Dlatego pamiętaj, twoja droga ku wolności zaczyna się od kompletnego złamania lęku w twoim życiu. I dzisiaj będę o tym mówił i na następnym kazaniu będę to kończył, bo dziś tego nie zrobię do końca.
musisz kompletnie złamać lęk w twoim życiu. Kompletnie. Zrozum mnie. Nie trochę. Nie możesz go wyprzeć, nie możesz zostawić, nie możesz powiedzieć, mam do tego prawo. Nie masz prawa się bać, Kościele. Nie masz prawa się bać. Nie masz prawa. Proszę, włóż to do głowy, że nie masz prawa, więc jeśli się będziesz bał, to musisz powiedzieć przed Bogiem, łamię twoje prawo. Dziękuję ci, że Jezus umarł za ten grzech, Panie. Ale ja decyduję się, że nie będę łamał twoich praw. Bo moja miłość do ciebie polega na tym, że szanuję i przestrzegam twoich praw. I nie mówimy tu o dekalogu, ale o tych rzeczach nie musimy już tłumaczyć. Prawa rozumiemy jako prawdy Boże. I teraz na podstawie 14 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej naświetlę wam cztery płaszczyzny lęku. Lęku, który atakuje życie każdego człowieka sięgającego samodzielnie po sukces do swojego życia i nauczę was, jak skutecznie pokonać te lęki i w ten Kościół nie może się bać. Tu się ludzie nie mogą niczego bać. Niczego. Idziemy do przodu. My nie możemy się bać. Rozumiesz? Nie możemy się bać. Nie będziemy się uczyć, jak przetrwać w lęku. Co zrobić, żeby przetrwać? Chrześcijaństwo nie jest po to, żeby przetrwać. Rozumiesz mnie? Coś wam powiem. O sobie coś wam powiem, żebyście też mnie rozumieli, bo bardzo chcę, żebyście mnie rozumieli. Ja jestem przywódcą, bo taki się urodziłem, ale ja jestem jakimś przywódcą. Jakiegoś rodzaju przywódcą jestem. Są różni przywódcy. Na przykład na czele uniwersytetu stoi jakiś rektor, dziekan, nie wiem, co tam stoi. To jest przywódca. Na czele korporacji stoi jakiś tam dyrektor, to jest przywódca. To są wszystko przywódcy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przywódcy. Tak? Reżyser na planie filmowym jest przywódcą. To są przywódcy. Są też przywódcy wojskowi, generałowie. I ja jestem takim przywódcą. Ja się nie nadaję do innego przywództwa. Ja przepraszam każdego z was, jeżeli ktokolwiek z was został nieopatrznie poinformowany przeze mnie, że ja jestem innego rodzaju przywódcą. Ja nie jestem przywódcą uniwersyteckim, nie jestem przywódcą korporacji. Nie daj Boże postawić generała na czele uniwersytetu. On rozpieprzy szkołę. Po prostu weźmie za mordę wszystkich. Człowieka on ich tak postawi do pionu, że tam w ogóle zostanie 5 osób, nie? Na tym uniwerku. Nie daj Boże, żebyś generała wziął do korpo. W ogóle to jest niemożliwe. I teraz ja się na tym znam. I to posłuchajcie, ja się nie znam na niczym innym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wam nie dam innego przywództwa, bo ja się do tego nie nadaję. I w ogóle dużo ludzi odeszło od nas z Kościoła, bo oni nie rozumieją, że ja się nie nadaję. Ja mam dobre chęci, jestem kompletnie otwarty na Boga i kompletnie otwarty na człowieka. Tylko ja się nie nadaję do tego, żeby być innego rodzaju przywódcą. I to nie jest kwestia, że ja tego, że ja się nie ugnę, żeby się zmienić. Tylko kurczę, nie zmienisz, po prostu nie mam, nie zmienisz szyny kolejowej w drut elektryczny. Szyna to szyna, drut to drut. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak jest wiele rodzajów zwierząt, proszę ciebie, jeden jest taki, drugi jest inny. I w ogóle dlatego Bóg powiedział, nie mieszajcie gatunków. Rozumiecie? Gatunków się miesza. I posłuchajcie, gatunków ludzi też się nie miesza. Ja przez lata musiałem dojść do miejsca, w którym zrozumiałem, że ja się po prostu nie nadaję do różnych rzeczy. Ja nie jestem demokratyczny, ja się nie umiem układać. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak oglądam Pattona, to mam ciarki w ogóle na sobie. Generała Pattona. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ja patrzę, mówię... Śmiała się Agata. Razem jechaliśmy rowerami. Na moim leśniku było, że przejechałem 1,5 kilometra więcej niż ona. A ja mówię, pojechałem pierwszy. A mówię, aha, to tak to wygląda. Słowo honoru, leśniki porównaliśmy. Wyzerowane, równe, w ogóle, wiesz, co chodzi. Ja 1,5 kilometra więcej. Nie?
Śmieliśmy się w ogóle z tego, nie? Ale o co chodzi? I też ja na przykład to, co będę wam pokazywał, to ja wam będę pokazywał to z miejsca, w którym będziecie mogli odnosić określone formy zwycięstw. Jestem fundamentalistą, więc ja zbuduję taki fundament w każdym z was, że diabeł wam będzie mógł nagwizdać na palcach u nóg. Chodzi o to, że wy już na tym gruncie będziecie musieli zbudować inne rzeczy sobie. Ja tego wam nie zbuduję. Po prostu, nie? Ja się do tego nie nadaję. I pokażę wam, bo taki był Mojżesz, między innymi. Tego Mojżesza Bóg wybrał na to, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu. Zauważcie, że Bóg wybiera różnych przywódców, różne rodzaje przywódców na różnych etapach życia Izraela. I teraz Mojżesz to był przywódca militarny, to był generał. Rozumiecie? Gdyby Salomona postawiono na miejscu Mojżesza, aby wyprowadził lud z Egiptu, to Salomon by tego nie zrobił. Salomon by się wywalił na dzień dobry. Salomon to by zrobił biznes w Egipcie. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego ja twierdzę i w ogóle marzę o tym, żeby Trump nie wygrał wyborów. Bo to jest biznesmen, a nie bohater. Rozumiecie, o co chodzi? I on zrobi bardzo dobry biznes z Rosją. To bardzo dobre biznesy umie robić. Rozumiecie, o co chodzi? Ale jak pieprznęła libańska rakieta podczas poprzedniej jego kadencji, pieprznęła libańska rakieta w obóz amerykański, tak? To podwinął kitę i zaczął się układać. Gdyby tam był Ronald Reagan w tym czasie, rozumiesz, o co chodzi? To by rozpętał trzecią wojnę światową. I by zmiótł Iran z powierzchni ziemi. Tak by zrobił Ronald Reagan. Bo to był taki człowiek. Rozumiesz? Miał mentalność generała. Później na przestrzeni życia Izraela, kiedy on jest umocniony, jest na swoim, przychodzi Salomon, zakłada tam w ogóle, biznes rozwija i jest rewelacja, bardzo mądry człowiek. Ale żeby wyprowadzić z niewoli lud, potrzebny był generał, potrzebny był Mojżesz. I jego Bóg użył do zbudowania fundamentów odwagi, czyli braku lęku w Izraelu. A my jesteśmy jako Kościół generalnie na ziemi, wiecie, przez to dziesiątkowani, przez problemy fundamentalne. Nas nie dziesiątkują inne rzeczy. Wyobrażacie sobie, że teraz chrześcijanie wszyscy na ziemi przestają się bać czegokolwiek i kogokolwiek. Nie boją się, że będą mieli za mało, że będą chorzy, nie boją się, że ktoś ich wypędzi z kraju, nie boją się w ogóle niczego. Nie boją się niczego. Wiecie, co to jest? To jest armia, która w ogóle tu by się poszerzyło królestwo dopiero. Oni by wywalali diabelskie drzwi nogami. Kościoły, które mają po 1000, po 2, po 3000 ludzi. Wyobraźcie sobie kościół, który ma 1000 ludzi i nikt się nie boi. I nie trzeba ich wypychać. Proszę ciebie, w ogóle idź tam, powiedz Ewangelię sąsiadce. Nie zabije mnie. No ona ma 93 lata, no jak cię ma zabić człowieka? Właśnie umiera, no, nie jestem gotowy. Tak się czuję, tak jestem słaby. Kurczę. Cztery płaszczyzny lęku. Gdy kompletnie złamiesz lęk w swoim życiu, to twoja odwaga, bo wtedy jakby będziesz żył w odwadze. A ona doprowadzi cię do tego, że twoja droga życiowa będzie prosta. Będzie prosto. Cały czas prosto będzie. Bo to lęk ci krzyżuje drogi. On ci je wykrzywia. On chce, żeby szedł naokoło. Rozumiesz, o co chodzi? Tu szczeka pies, ty robisz kółko, łuk. Już nadkładasz drogi. I teraz sobie wyobraź, że na drodze chrześcijanina stoi bardzo wiele różnych problemów, bo powiedzieliśmy, że życie jest trudne i chrześcijanin non-stop nadkłada drogi, aby ominąć te problemy. On je ciągle tak omija, wielkimi łukami. Kurczę, rozumiesz, o co chodzi? Jego droga się strasznie wydłuża.
strasznie się wydłuża. W ogóle, żeby Izrael słuchał Mojżesza, ich droga by nie trwała 40 lat. Oni nie zrozumieli tej pierwszej lekcji, o której dzisiaj zaczniemy mówić. Zanim pokażę wam, jak te cztery płaszczyzny lęku się łamie, to wytłumaczę wam, jak wygląda rzetelny tekst biblijny o tej tematyce i jak rozumieją go Żydzi, bo powiedziałem, że będziemy patrzyli z punktu widzenia żydowskiego. I musicie wiedzieć coś na temat Żydów, jeżeli chodzi o ich studium Pisma Świętego. Oprócz Tory, proroków i innych ksiąg Starego Testamentu, Żydzi posiadają coś, co nazywają Mizdraszami. Tora to jest spisane słowo, spisane. Ale tam było wiele słów, które nie były spisane i były przekazywane ustnie. Tam było masa przepisów przekazywanych ustnie. Rozumiecie? A oprócz tego, że były przepisy przekazywane ustnie, wszystko zgodne z Torą, wszystko zgodne z przykazaniami Bożymi, to oprócz tego, że tam były te przekazy ustne, to jeszcze były te przekazy ustne rozwijane przez przywódców. Czyli przywódca, w tym wypadku Mojżesz, który dostał jakąś informację od Boga, to teraz on przychodził do Izraelitów i on im ją przedstawiał. Tak, jak oni powinni to usłyszeć. I te ustne przekazy zostały spisane później w księdze, która nazywa się Talmud. I te mizdrasze też zostały spisane w Talmudzie. Te rozwiązania przywódców żydowskich do różnego rodzaju problemów Żydów, które napotykali na swojej drodze. Więc Żydzi dzisiaj to mają tak kompletną instrukcję obsługi, w ogóle spraw sukcesu, że są najbogatszymi ludźmi na ziemi. Oni mają wszystko wyjaśnione. I zobaczcie, nie mają prowadzenia Świętego Ducha. To teraz sobie wyobraź, jeśli ty posiadasz wiedzę odpowiednią plus twój święty GPS w środku, no to sorry. Ty jesteś skazany na sukces. Ty musisz bardzo dobrze zobaczyć ten mały, ten wąski mostek. Ty bez żadnego problemu możesz tam wejść. Rozumiesz? Jesteś w 100 razy lepszej sytuacji niż oni. A pamiętaj, że oni to najbogatsi ludzie na świecie. To jest bardzo ważne. Otóż wersety 10, 11, 12, 13 i 14 to swoista rozmowa między Mojżeszem a Izraelitami. My tutaj w Biblii naszej mamy odnotowane tylko takie proste hasła. Ale tak naprawdę Mizdrasze spisane w tamtym czasie, one opisują, że Izrael dyskutował z Mojżeszem. Kiedy zaczyna się dyskusja z Mojżeszem? Już w Egipcie. I potem ta dyskusja trwa. I największe natężenie tej dyskusji jest w momencie przejścia przez morze, tak zwane Morze Czerwone. Chociaż nigdzie w Biblii nie ma zapisu Morze Czerwone, nie istnieje takie coś, to jest wymysł, nie wiem, czy kto to wymyślił, te Morze Czerwone, bo hebrajski zapis to mówi, że to było Morze Trzcin. Przechodzili przez Morze Trzcin i z proroczego punktu widzenia rzecz polega na tym, że oni byli chwiejni jak trzciny, natomiast po przekroczeniu tego morza w nich zostały złamane wszystkie lęki. W ogóle przejście przez morze umożliwiło tym ludziom to, że oni przetrwali potem te lata na pustyni. Już kultura antylękowa powstała w Izraelu.
Ale do największej konfrontacji między Izraelem a Mojżeszem doszło właśnie tam, nad tym Morzem Czerwonym. I Midrasze to opisują. I opisują to bardzo dokładnie. I ja wam pokażę, jak one to opisują. Midrasze opisują to, że tam Izrael dzieli się na cztery frakcje. I tutaj mamy symbolicznie opisane odpowiedzi Mojżesza dla każdego z tych zarzutów, które są stawiane jemu i Bogu. Izrael się bardzo boi i dzieli się na cztery grupy ludzi. I każda z tych grup ludzi w inny sposób manifestuje lęk. I w ten sposób Duch Święty nam pokazuje, jak wyglądają cztery płaszczyzny lęku. I tylko takie płaszczyzny istnieją na świecie. Innych nie ma. I teraz, jeśli ty poznasz te płaszczyzny, to będziesz mógł zawsze trzasnąć, tak? Diabelskie oszustwo, które jest uwolnione do twojego życia. Bo ty będziesz wiedział, jak on kłamie. Bo on kłamie na cztery sposoby w temacie lęku. On proponuje ci jedno z czterech rozwiązań, które Izrael w tamtym czasie chciał zastosować do swojej sytuacji. A co w naszych Bibliach mamy opisane niestety bardzo delikatnie. Izraelici są w potrzasku i bardzo się boją, a umysły ich zaczynają tworzyć lękowe reakcje na tą sytuację. Nasz umysł jest w stanie wytworzyć tylko te cztery reakcje. Po prostu nie można inaczej. Zobaczcie, to nie są w ogóle skomplikowane rzeczy. Jedna z tych czterech reakcji, rozumiesz, odkryta przez ciebie, daje ci pełną informację, że to jest lęk, ale to są reakcje, które mają zawoalować twój lęk. Bo diabeł chce, żebyś ty się bał, a wykrzykiwał hasła, że się nie boisz. Diabeł chce, żebyś ty się bał, ale siedział na miejscu, licząc, że coś się wydarzy. Diabeł chce, żebyś ty się bał, ale żebyś mówił, jestem mężny, jestem dzielny i na pewno pokonam tą rzecz. A w środku, żebyś był pełen lęku. I potem człowiek nie pokonuje przeszkody i zastanawia się, dlaczego? Przecież mam prawidłowe wyznanie. Pastorze, przecież powiedziałeś mi, że jak będę prawidłowo wierzył, mówił, to będzie dobrze. Ja mówię, no ale bo nie, ja się nie boję. Ja mówię, no ty pachniesz tym. Bo ty masz reakcję. Ty masz reakcję. Wiesz, o co chodzi? Bo tak działa mózg. Pierwsza reakcja jest opisana w wersecie 11. Pierwsza reakcja na lęk to autosabotaż, czyli samobójstwo. Wybrzmiewa ona tak. Zabijmy się na pustyni. Tutaj jest napisane u nas, o, poginiemy na pustyni. Jak oryginał byś przetłumaczył hebrajski, to było zabijmy się na pustyni. To jest decyzja jednej części Izraela. Oni decydują się na to, żeby popełnić samobójstwo. Lepiej nam popełnić samobójstwo, niż zginąć z ręki naszych wrogów. A więc pierwsza reakcja na lęk to jest autosabotaż. I ja wam to opiszę, bo akurat dzisiaj autosabotaż wam opiszę, reszty nie. Ale to jest coś, co przychodzi jako jeden z elementów. I nie wygląda to dokładnie w ten sposób, że od razu ktoś chce popełnić samobójstwo. Nie. To jest złożony proces reakcji naszego umysłu na lęk. Opisany w Piśmie Świętym. Druga część Izraela reaguje na lęk walką. Werset 14 mówi, musimy walczyć. Musimy walczyć. Taki oryginalny tekst sam jest zapisany. Czyli oni chcą walczyć z tymi Egipcjanami, którzy w ogóle za nim biegną. Trzecia reakcja na lęk, trzeciej grupy ludzi, to odwrót. Werset 12 mówi, wróćmy do Egiptu. W trzeciej grupie ludzi umysł produkuje, tak? Informację zawróć. A więc mamy autosabotaż, mamy chęć walki i mamy chęć odwrotu. Już mamy trzy reakcje. I czwarta reakcja w wersecie 10 to módlmy się. To reakcja na lęk. Chrześcijanie nie chcą... Ja wiem, że ja będę nazwany heretykiem za to, co ja teraz powiem.
Posłuchaj, Kościele, i ty, który mnie tam słuchasz, w sytuacji, która jest sytuacją kryzysową, kiedy przychodzi lęk do twojego życia, gdy masz chęć się modlić, to grzeszysz. I o tym mówi Pismo Święte. Ja mam na to dowody z Pisma. Mam dowody z Pisma, że modlitwa podczas wewnętrznego stanu lękowego jest grzechem i nie jest w ogóle modlitwą. Bo nie możesz łączyć się z Bogiem i jednocześnie się bojąc. To jest niemożliwe. To jest tak, jakbyś chciał połączyć olej i wodę. Albo ogień i wodę. Ponieważ On jest Jego Słowem i mówi, nie bój się i nie lękaj. Więc On nie rozumie lęku, bo On nie przeżywa lęku. I kiedy człowiek narodzony z Bożego Ducha, bojąc się, zaczyna się modlić podczas kiedy cały czas się boi, to jest grzech. I tak uważają Żydzi. Rozumiesz? I to jest szok dla wielu chrześcijan. Autosabotaż. Walka. Odwrót. I coś, co nazywa się modlitwą. A tak naprawdę jest wyuczoną pasywnością. Bo kiedy się boisz i idziesz się modlić, to postępujesz pasywnie. I wśród Żydów modlitwa bez decyzji o konkretnym działaniu to grzech. Żydzi nie mają tej mentalności, co chrześcijanie. Idę się, pomodlę i Bóg zadziała. Żaden Żyd tak nie myśli. To nie jest mentalność Żyda i my musimy się przebić przez tą naszą grecką mentalność. My się pomodlimy do Boga i coś się stanie. Nie stanie się. Żyd w sytuacji kryzysowej, rozumiesz, kiedy się modli, to idzie do Boga i modli się w ten sposób. Ja ci to zobrazuję. Panie Boże, oto miecz w jednym moim ręku, włócznia w drugim moim ręku. Pójdę i zabiję moich wrogów, a Ty bądź ze mną. To będzie modlitwa Żyda. Modlitwa chrześcijanina przeciętnego to będzie tak. Ręce się trzęsą, rozumiesz? Nogi się trzęsą i mówi, Boże, Boże, w ogóle pomóż. Rozumiecie różnicę? Tak się modlili Grecy do bogów olimpijskich. I ta chora mentalność to jest mentalność grecka. Żydowska jest inna. Żyd najpierw weźmie miecz, najpierw weźmie włócznie i potem z tym mieczem i z włócznią przyjdzie przed Pana. Oto jest Żyd. On przed Pana przyjdzie. Jemu do głowy nie przyjdzie coś innego, bo on ma wypite z mlekiem matki informacje, że tak zwana, u nich to nawet nie istnieje, wyuczona pasywność, bo to jest niszczone od czasów Mojżesza właśnie. Uznany za grzech. Ale on wysysa z mlekiem matki to, że jeżeli ja idę przed Jahwę, to idę gotowy do walki. Panie, zabiję moich wrogów, a Ty bądź ze mną. To jest mentalność żydowska. Dlatego ten mały naród siedzi w centrum w ogóle Ligi Arabskiej. Tyle lat. Wyobrażasz sobie, żeby tam na przykład była Holandia? No. Albo na przykład, żeby tam była Francja? A wyobrażasz sobie Polskę? Wyobraź sobie Polskę, co tam by było. Polacy by się pozabijali własnymi pięściami. Rozumiesz? Polskę, jakbyś tam wsadził wśród tych, to człowieku, Polacy by, Boże, kochany, co by tam było? Powstania by były, pomordowaliby się ze strachu. Człowieku, no dokładnie. Żaden naród by nie wytrzymał, tylko Żydzi. Bo oni wiedzą, że to inaczej się robi, że Bóg jest po to, tak to nazwijmy roboczo, żeby był z nimi, a nie żeby działał za nich. A więc autosabotaż, walka, odwrót i wyuczona pasywność, czyli pomódlmy się. Oto cztery informacje lękowe,
które są uwalniane przez umysł człowieka. Mojżesz, pomazaniec Boży, generał pański, przywódca wojenny, powołany przez Boga do tego, żeby wyprowadzić Boży naród, tak, z egipskiego ciemiężcy, on wie doskonale, że Żydzi się boją. Wiecie czemu? On przeszedł to wcześniej sam. On się bał i Bóg złamał w nim lęk. On uciekł. 40 lat se życie układał. Rozumiesz? 40 lat. A pamiętaj, że jak zabił tego Egipcjanina, to miał też około 40 lat. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Mojżesz to wrócił po naród izraelski do Egiptu w wieku 80 lat. Rozumiesz? To nie był małolat. On 40 lat się ukrywał. On se życie ułożył człowieku wśród tam Midianitów, rozumiesz? Wszystko se poukładał, już owce se pasał, już tam człowieku, a że wziął sobie tą córkę szefa za żonę, to człowiek on tam stał jak kurcze górnik po wypłacie. Stada, owce, FIFA, Rafa, najfajniejszy jest, w ogóle wiesz o co chodzi, świeży, wiesz, wykształcony, wiesz, z Egiptu, wszystko wie. Człowiek on tam błyszczał jak perła! Jak perła! Jak zielonoświątkowiec wśród baptystów. Błyszczał tam człowieku. A Bóg mówi z powrotem, wracamy, Mojżeszu, już uciekłeś, już się nabałeś, już narobiłeś, bo wracamy. Ja się jąkam. Wiesz. Dam ci kogoś, kto się nie jąka. Chodź. On go nauczył, Bóg go nauczył i on potem uczy Izraelitów. On ich uczy. I to jest prorocza informacja. Mojżesz odpowiada Izraelowi na te cztery reakcje lękowe konkretnymi Bożymi prawidłami. I o tym będę mówił dzisiaj i na następnym naszym spotkaniu. Znaczy i potem 1 września. I teraz my musimy się przyjrzeć bliżej tym czterem reakcjom. I dzisiaj się spojrzymy tylko na jedną z nich, bo tylko na tyle mamy czasu. Na autosabotaż. Żydzi mówią, lepiej zginąć z własnej ręki, niż być zabitym przez naszych byłych panów. Pierwsza reakcja, lepiej zginąć z własnej ręki. Jak to się przekłada na dzisiaj? Lepiej, taką generuje rzecz umysł, lepiej, kiedy pojawia się kryzys, lepiej umartwić swoje życie, lepiej schować się w religii, lepiej zabić swoje marzenia i pragnienia. Lepiej zaprzestać realizacji pragnień. Lepiej odpuścić sobie rozwój. Lepiej unikać konsekwencji i zamknąć się w sobie. Lepiej. To jest autosabotaż. Czy ty rozumiesz, że na przykład nierealizowanie swoich marzeń to jest autosabotaż? Bo to jest zabijanie części ciebie. Bóg włożył w ciebie jakieś pragnienia. Ale ty mówisz, cholera, przecież to tyle trzeba włożyć w to, tyle rzeczy. Musiałbym pozmieniać, musiałbym to, musiałbym tamto. Nie, lepiej nie będę realizował tego. Lepiej nie będę sobą. Lepiej będę jak inni. Lepiej będę religijny. Lepiej się poddam tłumowi. Lepiej będę częścią tego systemu. Lepiej. Chodzi przecież, żebym przetrwał. Nie muszę być sobą, nie muszę realizować swoich pragnień. Nie muszę iść do przodu. Nie muszę. To jest autosabotaż. Ktoś mnie zapytał kiedyś, Arturze, czy ty musisz tak się przypieprzać do różnych w ogóle kościołów, nie? Ja powiedziałem, muszę. Czemu? Ja mówię, bo nie byłbym sobą. Bo ja się nie nadaję do czegoś innego. Ja między innymi mam w sobie to, żeby się przypieprzać tam. Ja nie będę się nie przypieprzał. I będę mówił do tych ludzi o tym, że idą w nieodpowiedni sposób. I zdam za to sprawę przed Bogiem, tak jak Ezechiel. Po prostu.
Mnie osobiście, personalnie kiedyś zapyta Jezus Chrystus na sądzie swoim: Arturze, czy się dobrze przypieprzałeś? Kogoś innego nie zapyta, a mnie zapyta. Między innymi, bo takie jest moje powołanie. Mam jakieś marzenia, ja je zrealizuję, te marzenia. Ja zrealizuję każde moje pragnienie. Ja zrobię to, czego chcę w życiu. Nieważne, co mi stanie na drodze, rozwalę to. Rozniosę każdą przeszkodę, która stanie na drodze zrealizowania mnie samego. Czemu? Bo ja kiedyś odpowiem przed Bogiem za to. Ja nie chcę stanąć przed Jezusem, który do mnie powie: co Artur, autosabotażyk maleńki? Co Arturek, wycofaliśmy się, co? Takie piękne włożyłem w ciebie w ogóle pragnienia, predysponowałem cię do tego, dałem ci odpowiednie umiejętności, a ty co, Arturek, zwinąłeś ogonek pod siebie. Dlaczego? Bo światek przeszkadzał, bo wszyscy mówili: nie, 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 bądź taki, bo ci mówili: nie ruszaj gówna, bo śmierdzi. Całe życie mi to mówili. Całe życie mi mówili, jaki mam być. Gówno o mnie wiedząc. Nikt mnie w życiu nie poinformował w ogóle o tym, jaki jestem. Nikt. Sam do tego doszedłem z Duchem Świętym. Moi rodzice tego nie zrobili, zawalili sprawę. Bo to była rola moich rodziców, pokazać mi, jaki naprawdę jestem. Ja powinienem wyjść z mojego domu pełen informacji, jaki jest prawdziwy Arturek. Arturek wyszedł zawirowany jak byk na lodzie z domu swojego rodzinnego. Rozumiesz? I od razu poskręcał. Tak, ja tak drogi swoje wykręciłem, że się w pale nie mieści. W pewnym momencie ja się nawracam, 20 par lat temu, to moje życie jest jak kłębek wełny. Same pokręcone rzeczy mam. Czemu? Bo ja nie byłem ustawiony odpowiednio. Tak to jakbym był ustawiony, to bym sobie przyszedł do Jezusa, tylko pozbawienie. Wiesz, jak pięknie przyjść do Jezusa, tylko pozbawienie? Masz pojęcie? Kurczę. Tu taki był kiedyś u nas chłopak, przyjechał z Indii, jak on się nazywał? Ankit. Ja z Ankitem rozmawiałem, ja z nim lubiłem rozmawiać. Wiecie czemu? Bo on z domu nie wyniósł kompleksów. On nie wyniósł poniżenia, on nie wiedział, co to jest odrzucenie, on nie wiedział tych rzeczy w ogóle. Tego nie w ogóle, nie, ten człowiek nie miał tego. I się fajnie rozmawiał, on przyszedł do Jezusa. Wiecie czemu Ankit przyszedł do Jezusa? Bo się dowiedział o tym, że się po śmierci idzie do piekła. I że jest taki grzech jeden pod tytułem, że nie przyjąłem Jezusa jako Pana Zbawiciela, tak się Ankit nawrócił. Ankit się nie nawrócił, bo było źle, trudno, nie umiał sobie radzić. Odrzucony się czuł, poniżony. Rozumiesz, o co chodzi? On nie tak się nawrócił. Ja mówię: wow, jakie fajne życie. On momentalnie wszystko łapał, ten chłopak. Momentalnie. Rozumiesz? Żadnych barier nie miał. Ja miałem pokręcone życie. Pokręcone życie. Potem kawał tego chrześcijaństwa to jest na odkręcanie tego życia, człowieku. Na odnalezienie siebie, kim ja jestem, jakie ja mam pragnienia i tak dalej. Bo co? Bo to jest do zrealizowania. Bo inaczej to jest autosabotaż. Lepiej popełnijmy samobójstwo życiowe. Lepiej się nie rozwijajmy. Lepiej się nie wychylajmy. Bądźmy częścią tłumu. Bądźmy tłumokami, jak wszyscy. Bądźmy tacy. Parafianie. Bądźmy tacy. Nie wychylajmy się. Nie mówmy w ogóle o swoich pragnieniach, bo cię wypluje system. Niech cię wypluje. Znaczy, że nie był ciebie godzien. Jeśli cię wypluł system za twoje pragnienia, to był chory, diabelski system. Rozumiesz? I ludzie, którzy cię odrzucili dlatego, że masz takie, a nie inne pragnienia, to są w ogóle posłańcy szatana. Chociaż nie wiadomo, jakie mogą mieć tam nazwy swoje, chrześcijańskie, takie czy inne. Czy to, nieważne, jak spowinowaceni z tobą są. Rozumiesz? To wysłanie z diabła. Chce ci zabrać marzenia, człowieku. Rozumiesz? To wysłanie z diabła chce cię pozbawić marzeń. To wysłanie z diabła chce cię pozbawić pragnień. Wysłanie z diabła nazywa się lęk. Lęk działa różnie, ale imię jego to jest lęk. Lepiej. Autosabotaż to decyzja o wycofaniu się z pełnego przeżywania życia z uwagi na lęk, że w razie porażki zostanie człowiek wykluczony ze społeczeństwa. Oni się bali tam, że oni przegrają.
Rozumiecie, o co tu chodzi? Oni się bali, że im się nie uda. Wiecie, czemu ludzie nie realizują różnych rzeczy w swoim życiu? Bo się boją, że im się nie uda. Boję się, że mi się nie uda założyć firmę. Boję się, że nie zarobię. No ale, no może sprawdź. A sprawdziłeś? Nie, ale się, ale jak mi się nie uda? No to, nie wiem, to będziesz robił, to teraz robisz, jakkolwiek, no może sprawdź. A jak zbankrutuję? No ale bankructwo to nie jest obcięcie nóg, to nie jest obcięcie rąk, to nie jest wyjęcie oczu, dalej masz nogi, ręce, oczy. Nie rozumiem, o co tobie chodzi, że co, że jesteś pusty w ryj, tak? To zarobisz, odrobisz, odrobimy. Każdy człowiek chodzący z Bogiem powinien mieć taką mentalność. Okej, przyszło bankructwo, odrobimy, Panie, halleluja. Rozumiesz, o co chodzi? Nagi przyszedłem na ten świat, nagi teraz jestem, zaraz się ogarnę. Bo co? Bo ty jesteś ze mną. Co idę robić? Ogarniać się. Tak? Idę się ogarniać. Tutaj jak ten wasz znajomy właśnie kulturysta, co robił w ogóle, to mi się podobało niesamowicie. A najbardziej mi się podobało to, jak przychodzili ludzie od nas i go pytali o różne rzeczy. Pytali go, co on czuł, jak on przegrywał, jak on się czuł. A on tak się patrzył, ja na te jego oczy patrzyłem. Tu siedziałem, patrzyłem na niego. On nie rozumiał, ten facet, co się mówi do niego. A co czułeś? Nie czułeś się taki odrzucony, taki... Okej. Widziałem, to były jedyne momenty zakłopotania u tego człowieka. Kiedy on... Nie no, było mi przykro przez chwilę. Zaraz poszedłem się znowu zabierać. Mówię, w przyszłym sezonie zdobywam miejsce. Wow. Takie było dla niego proste. To proste. Tak mają Żydzi. A rozumiecie? Żydzi tak mają. Jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem w mediach petycji żydowskiej. Petycja. Pomóżcie nam, bo Palestyńczycy na nas rzucają bomby, Iran atakuje, Liban. W ogóle ja nigdy nie słyszałem wypowiedzi żadnego z żydowskich polityków w enklawach w ogóle polityków międzynarodowych skarżących się na sytuację, która u nich jest. Całe życie na nich się skarżyli. Rozumiesz? Na nich. Tak? A oni mieli w głowie, nasz wróg to wróg Jahwe. Atak na nas to atak na Jahwe. Jerozolima to dom pański. Dla nich to jest... Rozumiecie, co to dla nich jest? Jeżeli ktoś wali rakietę w Izraela, to wali w Pana. Więc oni reagują jak Pan. Rakieta, a Pan piłeczka. Bo Bóg nie da się z siebie... Ludzie w ogóle myślą, że Bóg to jest postać, że z Niego się śmiać można. Bo Jezus został ukrzyżowany i On się dał ukrzyżować. Dał się ukrzyżować, żeby dupy ludziom uratować. W Boga jak ktoś rzuci piłeczką, to dostanie skałą. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. W ogóle musicie to zrozumieć. Wy nie wyobrażajcie sobie, że w ogóle Bóg to jest taka postać, że w Niego rzucisz w ogóle piłeczką, rzucę w Niego czymś. Rozumiesz, o co chodzi? To nie tak działa. Izraelici rozumieją, że uderzając w nich, uderza się w Pana. Wiecie, że sformułowanie oko za oko, ząb za ząb to jest normalne prawo Boże? Wiecie, dlaczego, o co tu chodzi z tym zbawieniem? To jest takie coś. Człowiek rzucił w Boga kamieniem. Ten kamień miał napisany na sobie, nie wierzę tobie, wierzę szatanowi. Rzucił tym kamieniem. Teraz posłuchaj. Przenieś się na stronę Boga. Leci ten kamień w stronę Boga. Bóg dostaje tym kamieniem. Rozumiesz? Po czym bierze skałę, no nie? Bierze skałę, w jednej ręce trzyma skałę, którą zamierza zabić ludzkość, a drugą ręką stawia swojego Syna Jezusa na drodze między sobą a ludzkością i wali skałą, bo musi walnąć. Rozumiesz? Musi walnąć. Bo oko za oko, ząb za ząb, oparzelina za oparzelinę, rana za ranę, cios za cios. Oto prawo pańskie. Łaska polega na tym, że stawia Jezusa. Nic poza tym. Ludzie, w ludzi została wymierzona potężna bomba nuklearna. Gdzie te wszystkie rakiety, które są, to jest nic.
Kiedy ludzie rzucili w Boga kamieniem, w tym dniu podpisali na siebie wyrok śmierci. I tylko Jezus był ratunkiem przed tym. Przecież jakby nie było wyroku śmierci, nieodwołalnego wyroku, to by nie był potrzebny Jezus. Po prostu Bozia by się ucieszyła i powiedziała, dobra, tam, nie jestem wprawdzie Bogiem, możecie mnie oszczać. Tak nic mi nie będzie, mam wysokie poczucie własnej wartości. Takie ludzie mają w głowach jazdy, jak myślą o Bogu. Ale takiego Boga nie ma. To jest Bóg paranoików. Rozumiesz? Paranoików. Ja kiedyś o tym głosiłem. Bóg to jest absolut. Się przychodzi do Boga, się mi nic nie ma więcej. Ja przyszedłem do Boga 20 par lat temu, nie ma nic więcej. Szatan to frajer, demony to pompki, kurcze do rowerów. Rozumiesz, o co chodzi? Żaden człowiek mi nie straszny, życie mi nie straszne, nic mi nie straszne. Bo to jest absolut. To ten absolut jakby ci odwinął, no to rzeczywiście, nie? To byś się zdematerializował by cię. Zresztą znamy jego pomysły w międzyczasie rzucane Mojżeszowi. Chodź zlikwidujemy Izraela, chodź. A z ciebie zrobimy nowe plemię. To są zapisy biblijne. Lepiej zabić siebie samego, niż być zabitym przez innych. To jest autosabotaż. Autosabotaż to lękowa reakcja na odrzucenie. Rozumiesz? Załącza się syndrom ofiary. Jestem biedny, nieszczęśliwy, lepiej, żebym umarł. Nikt mnie nie chce, nikt mnie nie głaszcze, nikt mnie nie klepie. Umrę sobie. Zamknę sobie życie, proszę ciebie, ofiara. Wiesz, o co chodzi? Ofiara. Ten syndrom ofiary doprowadził część Izraelitów do miejsca, gdzie chcieli popełnić samobójstwo. Wyszli z Egiptu. Co oni mają? Pamiętacie, co tam się dzieje, kurczę? W ogóle parę dni wcześniej to się dzieje. Anioł przechodzi przez Egipt i zabija wszystkich pierworodnych, którzy są w domach niepomazanych krwią baranka. Kiedy przylatują wszędzie, kurcze, rozumiesz, jakieś muchy, to są wszędzie oprócz krainy Goszen, gdzie sobie mieszkają Żydzi. Jak jest wszędzie ciemno, to u nich jest jasno. Jak wszyscy mają krew w rzekach, to kurcze, Żydzi mają czyste wody. Rozumiesz, o co chodzi? Oni nie trybią tego. Jak wszędzie żaby, to u nich nie ma. Grad pada, wszystko niszczy, u nich zboże rośnie. Czujesz klimat? Że tu, kurczę, rozumiesz, za bramą w ogóle pada grad w wielkości, kurczę, rozumiesz, strusich jaj, rozwala wszystko, a tutaj sobie normalnie chodzisz, tę ziemię orasz. Widzą to na własne oczy. Nie! Zabijmy się. Zabijmy się. Nie zrealizujmy się. No już dobra, jestem już tym chrześcijaninem, w ogóle nawróciłem się, pójdę do nieba. Dobra, a ja już nie będę nic kombinował. Już w ogóle tak przeżyję te życie, przetrwam, przetoczę się. Co jakiś czas pójdę, żeby mi się o mnie pomodlili, jakiegoś demona ze mnie wyrzucą, ktoś mnie tam uzdrowi, ktoś mnie tam przytuli. Tutaj pójdę, tam pójdę, rozumiesz, o co chodzi? Tu mnie pocałują, tu mnie dadzą parę groszy. Jakoś przeżyję. To jest życie lumpa. Duchowe lumpy. Menele duchowi. Bezdomne stworzenia, które nie rozumieją, rozumiecie, kim są w Chrystusie Jezusie. Człowieku, ludzie bezdomni. Mojżesz wiedział, co się z nimi dzieje i podał im rozwiązanie, a brzmiało ono: przeciwstawcie się lękowi. Prozaiczne. On powiedział do nich, nie bójcie się, taki mamy zapis tutaj. Dokładnie brzmi, przeciwstawcie się lękowi. Jakie jest antidotum na autosabotaż? Przeciwstawienie się. Człowiek musi się przeciwstawić. To nie zniknie. Lęk nie zniknie. Musisz się mu przeciwstawić, zadziałać przeciwnie. Przeciwstawić to stanąć naprzeciw. Nie tyłem do lęku, nie uciekając. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Nie gromiąc. Ludzie lęk. Wiecie co? Większość chrześcijan rozumie przez to gromie lęk.
Mówią, odejdź sobie, idź sobie, precz, sio. Rozumiesz, o co chodzi? Odejdź, odejdź, bo ja się źle czuję. Czuję się dyskomfort mam. Czuję dyskomfort w sobie, dyskomfort, dyskomfort. A Mojżesz mówi, stój, odwróć się twarzą do lęku. Jak ludzie przychodzą do mnie na terapię, to mówią o swoich sprawach jakichś tam problematycznych, ja mówię, przede wszystkim musisz stanąć twarzą w twarz z tą sprawą. Nie wypychamy lęków, przywołujemy lęk. Come on! Patrzymy lękowi prosto w oczy. Wszystko się w nas telepie, rozumiesz? A my patrzymy, mówimy, okej, okej, w porządku. Cała moja psychika i całe moje ciało odczuwa teraz twoją obecność lęku. Ale nie będę się bał tego. Bierze się nad tym autorytet. Mojżesz ich tego uczy. On mówi, nie bójcie się, to jest taki tekst. My czytamy, nie bój się, nie lękaj, później takie teksty czytamy, no nie? Natomiast my nie rozumiemy, jak Żydzi to pojmowali. Dla nich to było przeciwstawienie się lękowi. Nie wiem, bandyta jest. I idziesz sobie, bandyta idzie. To tam tych bandytów nie ma, za specjalnie. Tacy właśnie bandyci właśnie. Jak oglądałem o tych człowieku małolatach, co tam sobie te drogie rzeczy takie mają, ten zegarek za 80 tysięcy. Czego kiedyś zegarek za 80 tysięcy na ulicy by miał? Zegarek? Dostawałeś w ryj za czapkę. W centrum Warszawy, proszę ciebie, jak miałeś w ogóle, byś miał buty Adidasa? Człowieku, w latach 90. ty byś szedł wieczorem w butach Adidasa? Albo byś musiał znać chłopaków z miasta, albo byś został w ryj i został bez butów, no. Taka była Warszawa tamtego czasu. Jakie buty Adidasa? Człowieku, w ogóle, wiesz, to w ogóle jakieś paranoje były tam. Człowieku, no. A tutaj mało lat wychodzi, kajdan wywala, proszę ciebie, ile jest 60 tysięcy. On chodzi, szczyl, rozumiesz, 48 kilo wagi z kajdanem za 60 tysięcy na ulicy i wszyscy hi, bo takie jest dzisiaj społeczeństwo. Ktoś powie w ogóle, o, to jest dobrze, że tak jest. Tu nie chodzi, że jest źle. Chwała Bogu, że się tam, kurczę, ludzie nie leją, nie? Bardzo dobrze. Chodzi o to, że ogólnie, tak? Mentalność ludzka to jest mentalność lękowa. Wiecie, czemu nie ma bandytów? Bo są kamery. Rozumiesz? Ja przed COVID, ja jeszcze tak, wiecie, wiedząc, jak to się działo kiedyś przed COVID, ja mówię, teraz będą napady dopiero. Wszyscy w maskach muszą chodzić. Człowieku, normalnie może iść bandyta? Człowieku, idzie w masy, policja nie podchodzi za specjalnie, bo się boją zakażenia. Mówię, ale jaja, można mieć gnata przy sobie, wejść do banku normalnie, człowieku, w tej masce albo w tym hełmie takim jeszcze lepiej, rozumiesz, bo to koloro, wchodzisz przy ciebie i tam jest od razu sraka. Oni już się bardziej będą bali, że ich zastrzelisz, niż bo możesz ich zarazić jeszcze. Będziesz chuchał za tej maski, od razu ci pieniądze. Mówię, ale człowieku, żadnego napadu na bank nie było. Dlaczego nie było napadów na bank? Bo taki jest lęk wszędzie. Nawet się złodzieje zaczęli, kurczę, cywilizować, no nie? Ja już sobie myślę, jak się złodzieje zaczęli cywilizować, mówię, koniec, Panie Jezu. Bo już jest ciężko, wiesz, o co chodzi? Ciężko jest oddzielić dobro od zła. Ja w ogóle wolę, jak widać, co jest dobre, a co jest złe. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ktoś miał, wiesz, kiedyś widać było, kto jest bandyta, kto nie jest bandyta. Dzisiaj to nie wiesz. Bo to nie jest w ogóle taki bandyta jak kiedyś, rozumiesz, co szedł i widać było, że to bandyta, tylko on przechodzi koło ciebie i ci zeskanuje, kurczę, człowieku, tą kartę kredytową, co masz w sobie, no nie? I pójdzie cię okradnie, kurczę, i nie wiesz, człowieku, jak to się stało? Wiesz, człowieku, w kolejce do bankomatu, człowieku, skanują w ogóle rzeczy, to się w pale nie mieści, rozumiesz? Ale teraz nie wiadomo, kto jest bandyta, kiedyś było wiadomo, tak? Nikt nie pytał o drogę, kurczę, czterech smutnych facetów w czarnym BMW. Mojżesz wiedział, jak odpowiedzieć, co im powiedzieć. Powiedział, przeciwstawcie się. Goni cię bandyta, co robisz? Przeciwstawiasz się mu. Nie uciekasz, przeciwstawiasz się mu. Rozumiesz? Przeciwstawiasz się mu. Stajesz i mówisz, co? Daj mi pieniądze. Zabić cię? Od razu jest inna reakcja. Inna reakcja. Rozumiesz? Inna reakcja. Kiedyś pamiętam, tutaj McDonald's, niedawno, to był początek otwarcia McDonalda w tym takim, to wtedy Hortex był.
tutaj w centrum, tam był Hortex, chodziło się na soczki, tam można było kupić te soczki, potem McDonalda otworzyli. No i McDonald's oczywiście w Warszawie, wiadomo co to tam człowieku, no i wszyscy McDonald's, no i tam element patologiczno-wywrotowy, to kurczę obsadzał ten McDonald's. No i tam człowieku, tam wiecie jak to, znaczy nie wszyscy wiecie, tamte czasy były tak, kolejka była, wchodzili jakieś kurczę, rozumiesz, urki, burki, człowieku tam wie, podali mordę, rozumiesz, to im ustępowali, w ogóle do kolejki wchodzili, wiesz, zachowywali się jak chcieli. I my tam na jakieś podjechaliśmy. Ja w ogóle w garniturze, szelki, pistolet w ogóle pod pachą, chciałem sobie kupić kanapkę, no nie? Ale patrzę w ogóle tam, drą się wszystko tego, ja mówię, a chłopak, tak jak mój kolega mówi, dawaj chodź. Mówi, tylko zdaj mi tą marynarkę. Zdjąłem marynarkę, wszedłem z tym kopytem pod pachą do tego, te urki, burki od razu się uspokoili wszyscy. Od razu była cisza. Dlaczego? Dlatego, że bandycie trzeba się przeciwstawić. Lęk nie odejdzie, trzeba się przeciwstawić. On musi zobaczyć w tobie zagrożenie. I Mojżesz tego ich uczył. Mówi, to co was napadło, to co macie teraz w głowach, to że chcecie popełnić samobójstwo, to jest wasz wróg. Nie możecie się od niego odwrócić i uciekać. Musicie się mu przeciwstawić. Przeciwstawić się, tego ich uczył, na brzegu tego morza. Tu nie chodziło o slogan, ale o to, aby Izraelici racjonalnie przeanalizowali całą sytuację. Bo to było nieracjonalne, co w nich było. No przecież ludzie, nie po to Bóg nam pomógł, gdyby tak myśleli, nie po to Bóg nam pomógł wyjść z Egiptu, żebyśmy teraz poginęli z ręki Egipcjan parę kilometrów dalej. Lęk, który przyszedł do nich i zaproponował im autosabotaż, wszedł do nich przez co? Przez brak logicznego myślenia. Nie po to Bóg mnie wyprowadził skądś. Nie po to, abym parę kilometrów dalej został zniszczony przez to, z czego mnie wyprowadził. Nie po to. To nie jest wola pańska. Wolą pańską było wyprowadzić ich z Egiptu. Bóg nie jest postacią, która zaprzecza swojemu słowu. Żeby chrześcijanie chcieli to zrozumieć. To by nie mieli dylematów różnych. Nie po to Jezus umarł na krzyżu i wziął na siebie choroby i niemoce, żebyś ty umierał na jakąś chorobę albo cierpiał z niepowodzenia. Nie po to. Rozumiesz? Nie po to. Nie po to Chrystus został okradziony i nago powieszony na krzyżu, żebyś ty klepał biedę. Nie po to. Nie po to Bóg postawił na drodze swojego sprawiedliwego gniewu Jezusa, żeby ciebie za coś karać. Nie po to. A u masy chrześcijan w ogóle powstają, bo to jest Boża wola, bo Bóg mnie czegoś uczy, bo Bóg mnie leje, żebym coś pojął. Wiesz, o co chodzi? Nie po to Bóg cię uratował, żeby traktować cię w taki sposób. Nie po to dał za ciebie swojego Syna, rozumiesz? Żeby w tej chwili cię poniżać, niszczyć, wprowadzać w kłopoty, w problemy i tak dalej, i tak dalej. Nie po to. Nie po to ich wyprowadził z Egiptu, żeby zginęli z rąk Egipcjan nad morzem. Rozumiesz? To była groteska. Wyobrażasz to sobie? Na egzekucję by cię zapraszali na plażę. Bez sens. Im chodziło, co ciekawe, o zachowanie szacunku dla siebie samych, a jemu, czyli Mojżeszowi, o to, że mają osiągnąć swoją wolność. Wielu ludzi chce zachować szacunek dla siebie samego. Wiecie na przykład wielu ludzi, dlaczego nie jest uwalnianych od demonów w kościele? Bo oni chcą być jakby, na przykład nie chcą powiedzieć, że mają demona. Nie chcą powiedzieć. Nie powiem, ja jestem usługującym, ja nie mogę mieć demona. No ale masz. Masz demona, no co? Trudno ci było realizować słowo wiedzy dzisiaj, prawda? A to było słowo wiedzy. To nie było słowo wiedzy z dziś, tylko dawno temu było słowo wiedzy wypowiedziane.
co to jest za byt, który cię trzyma, bo ja nie wiedziałem, co to jest za byt. To przyszło słowo wiedzy od kogoś. Tadek miał słowo wiedzy dawno temu, ale przyszedł moment, kiedy usłyszałaś słowo, powiedziałeś, okej, to jest ten czas, ale to jest trudne. Trudno jest. A ja wiedziałem jedną rzecz, że jeżeli ja nie zażądam od ciebie, abyś ty złamała siebie, złamała swój wstyd, złamała swoje zażenowanie, rozumiesz? To nie wyjdzie. Nie wyjdzie. To musi tak wyjść. Ludzie czasami mówią, Arturze, to tak gdzieś po cichu. Ja mówię, jak będę miał prowadzenie, żeby po cichu. Jezus też miał prowadzenie, żeby po cichu jeden raz. Nie wiem, czy zauważycie, jeden raz miał prowadzenie za wioskę i go wyprowadźcie. Jeden raz na wszystkie uwolnienie od demonów. A tak to walił publicznie. Kupa ludzi, bracia, siostry, matki, ojcowie, żygaj! Dlaczego to się robi publicznie najlepiej? Dlatego, że człowiek sam dla siebie jest blokadą. A człowiek musi się złamać. Jak były na początki naszych uwolnień od demonów, my żygaliśmy demonami, człowieku non-stop. W domu się tylko leciało, kurczę, człowieku do kibla, żeby nie narzygać na podłogę. Ja byłem uwalniany od demonów wszędzie. W samochodzie, w autobusie, na rowerze, w pracy, w domu, kurczę, w każdym miejscu, człowieku. Ja byłem uwalniany od demonów, jak nabożeństwo prowadziłem w pierwszym kościele. Uwielbienie było człowieka, a ze mnie demony wychodziły. Ja prowadziłem nabożeństwo, człowieku, i byłem uwalniany od demonów. Co to było? Ja mówię, jak to? To był normalny kościół. A co to ja jestem? Dla diabła to co to ja jestem? Kurczę. Powiedz któremuś pastorowi, że trzeba go od demonów powalniać. Weź mu powiedz, człowieku. Mnie jak ktoś w ogóle powiedział, Artur, tam widzę u ciebie coś. Ja mówię, dawaj co? Co tu mnie widzisz? Takie masz coś, tak. Dobra, dawaj. Ty, to dla mnie w ogóle było okej. No, z demonem będę chodził, tak jak Derek Prince mówił. Pytacie mi, dlaczego demony wypędzam z ludzi, bo nie mam serca ich zostawić w tych ludziach, no. Kurczę, no z demonem żyć to wstyd. To nie jest wstyd żygać demonami przed oczami setek ludzi. Rozumiecie? Tu ludzie byli uwalniani, potem pisali, kurczę, że Arturze, to skasuj ten film. Skasowałem ten film, za rok dzwonią, wiesz co, jestem w takim stanie, że w takim jeszcze nie byłem. Ja mówię, no widzisz, trzeba było utrzymać film na YouTubie. Po cholerę, żeś ten film chciał, kazał zdjąć. Bo to takie było, ja mówię, jakie było. Publicznie diabeł został obnażony. Publicznie było pokazane, że diabeł to frajer, a Jezus ma nad nim władzę. Publicznie poszło to, kurczę, w eter. Powinno to poniżać diabła 24 godziny na dobę. Każdy film z uwolnieniem od demonów poniża demony. Poniża szatana przez cały czas. Ilekroć ktoś sobie to puści na YouTubie, po co my to robimy? Żeby co robić? Karierę? Rozumiesz? Daj spokój. Ale ilekroć potem włączą taki film z uwalnianiem, to szatan jest poniżany, a Bóg wywyższany. Dlatego się powinno nagrywać, opowiadać, mówić wszędzie, publicznie. Do mnie się kiedyś nawet przychrzanili, że kogoś publicznie ochrzciłem. Potem do mnie nagrałeś mój chrzest. Ja mówię, no, bo to jest jedna z rzeczy, które się zawierają w objawieniu chrztu, że się to robi publicznie. Ja sobie nie życzę, żeby się patrzyli na to, człowieku. Ile minęło 6 miesięcy, odpadł, poszedł, kurczę, człowieku, zniszczenie w życiu, zniszczenie w rodzinie, bo on nie chce być publicznie. On nie chce być publicznym chrześcijaninem, chce być prywatnym chrześcijaninem. Rozumiesz? Prywatnie to można nosić w gacie w wozy strażackie. To można nosić prywatnie. Oni chcieli zachować szacunek dla samych siebie. I szacunek dla samych siebie powodował, że oni mówią, nie, to my wybieramy samobójstwo. To jest w ogóle to, co ja czasami gdzieś widzę. Jakiś film oglądam, patrzę, już go tam atakują, w łeb se strzelił. Ja się zawsze zastanawiam nad tymi ludźmi. Dlaczego ktoś se strzela w głowę, jak go atakują? No nie wiem, chodzi o to, żeby co? No nie męczyli go czy coś? Wiesz, o co chodzi? Nie rozumiem. To ja bym próbował uciekać, najwyżej mnie zastrzelą. No w życiu by mi nie przyszło do głowy, że w łeb strzelę. A oni chcieli, bo takim lęk proponował. Mojżesz znał źródło ich lęku.
i pokazał, jak go pokonać. Powiedział, przeciwstawcie się. Przeciwstawienie się lękowi miało wyglądać tak, że Izraelici zrozumieją, że właśnie nie po to Bóg ich wyprowadził z Egiptu, żeby teraz zginęli nad morzem. Rozumiecie logikę? Te nauczanie Michała o logicznym myśleniu to powinno być przez ludzi wertowane człowieku do momentu, aż się nauczą go na pamięć. Nie po to Bóg mnie wyprowadził z Egiptu, żebym teraz został mieczem egipskim nad morzem. To jest logiczne. Zobaczcie, jakie to proste. To logiczne. Na jakiej podstawie wierzę Bogu? Bo mnie wyprowadził z Egiptu. Więc teraz na pewno nie zginę z ręki Egipcjanina, bo nie jest to wolą pańską. Okej, więc nie popełnię samobójstwa. Nie po to Bóg cię zbawił, żebyś nie zrealizował swoich marzeń i pragnień. Nie po to Bóg cię zbawił, żebyś zaprzestał swojego rozwoju. Nie po to Bóg cię zbawił, żebyś siedział na tyłku i przeżywał codzienność jak człowiek ze świata. Nie po to Bóg cię zbawił. Nie po to Bóg cię zbawił. Nie po to cię Bóg zbawił. Nie po to wyprowadził cię z tego świata, żebyś teraz zginął z ręki świata, żebyś zginął przez zarazki, przez bakterie, przez wypadki, przez złych ludzi, przez złą władzę, przez wojny, przez biedę i tak dalej. Nie po to cię Bóg wyprowadził ze świata, żeby świat cię teraz trafił. Nie po to. Nie możesz się autosabotować, nie możesz tego zrobić. Nie możesz usiąść na tyłku, bo ja nie będę robił, nie będę robił. Musisz, człowieku, chciej robić, bo cię lęk zdławi. Rozumiesz? Bo cię zdławi, on cię udusi. On cię zacznie dusić dziś, jutro będzie gorzej, pojutrze gorzej, za tydzień jeszcze gorzej. Za rok zapomnisz swoje marzenia, zapomnisz. Znowu będziesz oglądał gdzieś na YouTubie, wow, jak to cudownie mają ludzie. Kurczę! Rozumiecie, to jest bardzo ważne, co do was mówię. Tak działa lęk u każdego człowieka. Daje mu propozycję autosabotażu. U każdego z nas tak robił. U wielu z was dalej robi. Przestań. Ktoś tam na przykład poniósł jakąś porażkę w małżeństwie. Już nie będę żenił, nie będę za mąż wychodziła, nie będę, bo mi się znów to... Co ty gadasz? Nie sabotuj się. Nie sabotuj się. To, żeś się raz pomylił, to nie znaczy, że gdzieś się pomylisz. Ja zrobiłem biznes i zbankrutowałem, nie robię biznesu więcej, nie robię. Pójdę do roboty. Uspokój się, nie sabotuj się. Nie mam znajomych, tu mnie poranili, brzydcy są, nie chcę ich. Nie będę miał teraz przejść, zamknę się, kurczę, w domu i będę, kurczę, oglądał chrześcijańskie filmy. Nie sabotuj życia. Odrzucił cię ktoś, proszę ciebie, niech sobie tam idzie. Jak to Agata mówi, w pierogi. Rozumiesz? Niech se tam idzie. To jest jego... Michał, tak? W pierogi. Rozumiesz? Nie po to w ogóle Bóg cię zbawił. Wstań, idź dalej. Nie sabotuj życia. Kupa chrześcijan sabotuje własne życie, wycofują się, zostają z byle czym. Rozumiesz, o co chodzi? Byle co, byle jak. Będę w byle miejscu, w byle kościele. Pójdę sobie, znajdę sobie takie miejsce, gdzie będą mnie obsługiwać, kurczę. Bo ja tak sobie będę żył teraz. Cholera, dlaczego chcesz żyć jak pierdoła życiowa taka? Czemu ty chcesz kalekie z siebie robić? Ty powinieneś uzdrawiać kaleki, a nie kalekie z siebie robić życiową. I się autosabotować, człowieku, samobójca, kurczę, na raty. On nie zrobi teraz żadnego ruchu, on nie tego, nie tamtego. Wiesz, o co chodzi? Kurczę, człowieku, no. A zrób. Co musisz robić ty? Najpierw przyznaj się, że twój autosabotaż to nie jest mądrość, tylko zwykła reakcja lękowa. Przyznaj się przed sobą. Przestań nazywać to mądrością. Mnie się żygać chce na tych chrześcijan, którzy te kurcze swoje ostrożności, takie popierdółki życiowe, rezygnacje nazywają mądrością. To jest mądrość. Ja mówię, zesrany jesteś. Takie są fakty. Po prostu jesteś zesrany i tyle, nie?
W ogóle weź, ustań przed Bogiem sobie dzisiaj, powiedz, Boże, zesrany jestem. Normalnie tak przyjdź, przestań kombinować, bo on i tak wie, że zesrany jesteś. Bóg wie najlepiej o tym. Bóg zna zawartość twoich gaci. Wie, jak jest, bo to jest Bóg wszechwiedzący. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że nawet zna zawartość twoich gaci? Modliłeś się tak kiedyś do Niego? Powiedz, Panie, prowadź mnie do takiego momentu, aż będę miał czyste gacie. Bo póki będę popuszczał, to cały czas ze mną coś jest nie tak, Panie. Uszczelnij mnie, Panie. Bo jestem nieszczelny. Co? Nie, no to, no tak. Musisz zrozumieć, że tak zwane argumenty mówiące o autosabotażu są nic nie warte, ponieważ twoje pragnienia się nie zrealizują. Największa słodycz, którą posiadasz. Jeśli się wycofasz, to się nie spełnisz. Rozumiem, musisz to pojąć. Trzecia, ostatnia rzecz. Spójrz poza dzisiaj i uwierz, że twoje jutro jest pobłogosławione przez Boga, a On żyje, a On ma tylko dla ciebie dobre rzeczy. Jak dzisiaj coś się dzieje takiego, co cię namawia do wycofania, to musisz sobie przypomnieć, że On cię wyprowadził po to, z tego miejsca, w którym byłeś kiedyś, aby twoje jutro było lepsze. Po prostu jeszcze nie nastało twoje jutro. Po prostu jeszcze nie jesteś w Kanaanie. Jeszcze jutro nie nastało, ale jutro twoje jest, kurczę, zaplanowane przed założeniem świata. Jutro twoje, a to dobry Bóg. Kilka wskazówek ostatnich. Pamiętaj, twoimi wrogami nie są ludzie, demony czy sytuacje życiowe. Twoim wrogiem jest lęk. Rozumiesz? Wybranie drogi, tak zwanego bezpieczeństwa, może cię kosztować utratę czasu, który może być dla ciebie zbawienny. Wybranie tak zwanej drogi bezpieczeństwa. Nie jesteś człowiekiem do tego, żeby poruszać się bezpiecznie po ludzku na tej ziemi. Błagam cię, zacznij o tym myśleć. Nie po to zbawił cię Mesjasz, żebyś bezpiecznie chodził. Ty będziesz bezpiecznie stąpał. Krótko powiedziawszy, gdziekolwiek twoja noga ustanie, nawet jeśli ustanie na bombie, to bomba najwyżej cię, kurczę, rozumiesz, zrobi peeling. Nic poza tym, rozumiesz, o co chodzi. Masz tak iść do przodu. Zero myślenia, kurczę, autosabotażu. Unikanie ryzyka jest najryzykowniejsze. Pamiętaj moje słowa. Unikanie ryzyka jest najbardziej ryzykowną rzeczą. Idziesz i musisz zaryzykować. Rozumiesz? Nie możesz unikać ryzyka. Nie bądź człowiekiem, który w ogóle się sabotuje. Lepiej zaryzykować nieosiągnięcie celu, mówię bardzo teoretycznie, niż nigdy nie wyjść z miejsca twojego bezpieczeństwa. Musisz wyjść z miejsca bezpieczeństwa, które sobie stworzyłeś. Nawet jeśli w twojej głowie będzie 1000 powodów, że nie osiągniesz celu. Umrzesz po drodze, zniszczą cię, nie dotrzesz, za głupci, za taki. Musisz wyjść! Musisz wyjść z Egiptu. Musisz. Ja kiedyś zapytałem Boga, mówię, Panie, tak między nami, bo a ci, co na przykład, mówię, czy byli tacy Żydzi, którzy zostali w Egipcie? Mówię, czy tam byli? Mówię, no nie dostałem odpowiedzi. No to zadałem inne pytanie, bo ja jestem dłubakiem. Mówię, no a jeśli zostali, to co z nimi się stało? No nie? I usłyszałem głos w swoim duchu. Żydzi wyszli. Rozumiecie to? Kto został, to już nie Żyd. Jego żydostwo skończyło się w Egipcie. Stał się Egipcjaninem.
Żydzi wyszli, powiedział do mnie Bóg. Mówi Artur, Żydzi wyszli. Mocne to jest, nie? To jest po prostu, mi aż ciarki przeszły. Mówię, kurczę, mówię. Przypadki, że rezygnacja jest lepszym rozwiązaniem, są niezmiernie rzadkie i wtedy cię poprowadzi Duch Święty. Pamiętaj. Czasami Duch Święty cię poprowadzi w taką sytuację, ale to będzie bardzo rzadkie. Nie wiem jakie, nie chcę tam się bawić w procenty. Będzie to bardzo rzadkie. Gdy złożenie broni wydaje ci się najlepsze, to porozmawiaj z osobami, które nie złożyły broni. To jest bardzo ważna wskazówka dla ciebie. Aby ocenić, czy twoja decyzja jest słuszna. Nie rozmawiaj z osobami, które też składają broń. Idź do osoby, która broni nie złożyła. Ja to nieraz powtarzam w kościele. Dzieje się jakiś problem u ciebie? Nie idź do człowieka, któremu też się dzieje podobny problem. Wchodzisz w myślenie rezygnacyjne. Nie szukaj brata czy siostry, którzy poprze ciebie i będziecie się modlić razem o mądrość. Przyjdź do mnie. Powiedz, Artur, chce zrezygnować. Rozumiesz? Tam rękawice leżą bokserskie. Rozumiesz? Porozmawiamy na ringu o tym. Każdy człowiek ma tendencję do autosabotażu, ponieważ ludzie odczuwają pozorną ulgę. Jeżeli masz marzenie i zrezygnujesz z jego realizacji, bo trudy sytuacji cię przerosły, to przez chwilę będziesz odczuwał taką ulgę. Okej, okay, już się nie muszę zwalniać z tej pracy. Nawet przez parę kolejnych dni przyjdziesz do tej pracy i tak będzie tak fajniej, tak sympatyczniej. Okej, okay, no dobra, dobra, to już zostanę. No nie, tylko znowu jak weźmiesz pensyjkę swoją, to będzie taka sama, jak wcześniej. Euforia opadnie. Euforia opadnie i znowu będziesz musiał dorastać do tego, żeby wyjść z tej pracy, żeby wyjść z twojego Egiptu, z tego pieprzonego Egiptu, który każe ci robić cegły na rzecz ich w ogóle bałwanów. Rozumiecie? Oni robili cegły. Boży naród robił cegły, z których Egipcjanie stawiali pomniki swoim bałwanom. To jest straszne. Rękami Żydów Egipcjanie budowali swoje w ogóle religijne sanktuaria. Bóg wie jedyny, czy w ogóle Sfinksa nie stawiali Żydzi. Tak, nie wiadomo. Zważywszy, że tak rzetelnie postawiony, to widzę w tym rękę pańską. I ostatnia rzecz, zawsze przeciwstawiaj się autosabotażowi, ponieważ to jedyny rodzaj niewolnictwa. Najgorzej być swoim własnym panem niewolników. Jeżeli się wycofujesz z pragnień, z marzeń, siedzisz na tyłku, nie chcesz się ruszać, nie chcesz wzrastać, to jesteś panem niewolnika. Swoim własnym panem jesteś, masz bat nad samym sobą, samego siebie blokujesz. I co z tego, że ktoś cię nie leje, jak ty sam sobie sprawiasz lanie codziennie? Dzień w dzień cierpisz z tego powodu, że nie masz. Jakub mówi, nie macie, bo nie prosicie. A dokładnie jest napisane, nie macie, bo nie ustanawiacie. A? To są takie rzeczy. Nie macie, bo nie ustanawiacie. A jak już ustanawiacie, tutaj jest mowa o tych, którzy w ogóle nie są złamani wewnętrznie, rozumiesz? To ustanawiacie złe rzeczy dla siebie. Złe rzeczy. Właśnie. Ustanawiam w imieniu Jezusa, że będę miał w życiu spokój. Ustanawiam w imieniu Jezusa, że się mnie nie będę czepiać. Ustanawiam w imieniu... Zaraz, spokojnie, zaraz. W imieniu kogo? W imieniu tego, który powiedział, że będą się ciebie czepiać? No to jak ty w imieniu... Jak ty ustanawiasz w imieniu Jezusa, że nie będą się ciebie czepiać, jak ten właśnie Jezus powiedział... Będą się ciebie czepiać. Będą ci rzucać kłody pod nogi. Będą. No on to powiedział, to jak w jego imieniu co robisz? To jest schizofreniczne jakieś, chore. Rozumiesz? Nie bądź człowiekiem samobójcą. Twoje życie nie jest po to, żeby było byle jakie, słabe,
cienkie, żałosne i żebyś ciągle szukał kogoś, kto cię w ogóle poprowadzi za rękę. Ten świat jest popieprzony. Gata mi ostatnio opowiadała, że w internecie filmik był, w ogóle facet szedł z dwoma dogami niemieckimi na smyczy, idzie z dwoma dogami, a naprzeciwko idzie gość, taki nowoczesny, dzisiejszy i ma na smyczy dwóch innych ludzi i tak idzie przez ulicę. I aż te dogi się zatrzymały i spojrzały. I to nagrał ktoś, wiesz o co chodzi. Świat jest popieprzony. Popieprzony świat. Rozumiesz? Trudny, ciężki, pełen w ogóle problemów, kłód, które się rzuca pod nogi. A diabeł będzie ci proponował poprzez lęk, popełnij samobójstwo. Uspokój się. Powiedz, że będziemy uspokój się. Do mnie najbardziej to mówi uspokój się. Uspokój się. I ludzie przychodzili, Artur, uspokój się, uspokój się, weź się uspokój. Przecież normalnie możesz prowadzić ten kościół, przecież normalnie możesz, w ogóle normalnie możesz. Ja dopiero po latach zrozumiałem, mówię, nie, zaraz, co ja mam w tej bani, Boże? Koniec, mówię. Do mnie też przychodził autosabotaż, do mnie też przychodził. I też musiałem się mu przeciwstawić i musiałem to zrobić po żydowsku. Bo po grecku to się w ogóle nie uda. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za słowa, które nam dajesz, że nas uczysz. Ojcze, ja modlę się, aby cały nasz Kościół rozumiał w mentalności żydowskiej. Ojcze, ja modlę się, abyśmy słuchali Twojego Świętego Ducha, który będzie nas uczył, w jaki sposób mamy osiągać sukcesy krok po kroku. Ojcze, ja dziś modlę się i dziękuję Ci, że Ty pokazujesz nam jedną z tych twarzy lęku, ten autosabotaż. Ojcze, ja w imieniu Jezusa modlę się o każdego z nas. Ja ogłaszam, że jesteśmy ludźmi, którzy nigdy nie doprowadzą swojego życia do samobójstwa. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że my przeciwstawimy się każdemu lękowi, że my pokonamy każdy lęk, że my przejdziemy po zgliszczach lęku i każdy z nas osiągnie sukces. To, co włożyłeś w nas przed założeniem świata. Amen.